Ostatnio czytam książki o kosmosie. Bardzo lubię czytać takie książki, oglądać filmy z kosmosu. Tam jest ukryte jak gdyby ciągłe oczekiwanie, że odbierzemy sygnały jakichś istot inteligentnych, które gdzieś tam w kosmosie żyją być może. Jesteśmy na to przygotowani, żeby spotkać się z takim słowem, z takim przekazem. Nie wiem, czy to się ziści, zwłaszcza za mojego życia. Ale kiedy myślałem o Piśmie Świętym, to sobie pomyślałem, przecież to jest przekaz z innego świata. Przecież to jest słowo nieskończonej inteligencji, która do nas coś chce powiedzieć, pokierować naszym życiem, oświecić nasze drogi. Czyli my mamy taki przekaz. Biblia, Słowo Boże. Myślę, że to jest wspaniały pomysł papieża Franciszka. Duszpasterskie wyczucie, ta niedziela Słowa Bożego, którą on wprowadził w całym Kościele. Bo potrzebna jest taka niedziela, żebyśmy my zauważali, że mamy takie słowo, które jest słowem zbawienia, które jest słowem mocy. Niebo, ziemia przeminą, moje słowa nie przeminą. Bo trzeba, żebyśmy się nauczyli karmić tym Słowem Bożym. Nie samym chlebem karmi się człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Albo umiera bez tego słowa. Jak nie przyjmuje tego pokarmu, to umiera. To jest tragedia wierzących, że zamknęli się na to słowo, które idzie od Boga. Wyłączyli te fale, które idą od Boga. I dlatego nasze życie nie jest takie, jakby chciał Bóg. Gubimy się. Idziemy za własnymi pomysłami. Wchodzimy w różne sprzeczności. Słowo Boże może nas uzdrowić. Słowo Boże może nas oświecić. Ale ważna jest recepcja Słowa Bożego, otwarcie się, codzienne otwieranie Biblii. To nam przypominają bracia protestanci i tego od nich, a Sobór nas do tego skłania, powinniśmy się uczyć. Codziennie otwieram Pismo Święte, codziennie otwieram Ewangelię, codziennie się karmię. Parę minut przy wieczornym pacierzu, ale te chwile przecież będą znaczące na wieczność. Trzy hasła w związku ze Słowem Bożym. Czytać. Po pierwsze czytać. Już to jest problemem. Tolle lege, bierz i czytaj. W życiu świętego Augustyna od tego, że otworzył Pismo Święte, zaczął czytać, wszystko się zaczęło. A przecież szedł z bardzo daleka, z życia, które się bardzo Bogu nie podobało. Wszystko się przemieniło. Czytać. Ludzie albo nic nie czytają, albo czytają takie rzeczy, że powinni się wstydzić. Jakieś piśmidła, które z daleka śmierdzą. Przecież to tym się karmisz? Czytać. Druga sprawa. Rozumieć. Próbować zrozumieć. Nie wszystko w Piśmie Świętym jest proste, jasne. To księga sprzed wielu tysięcy lat. Bóg przemówił przez ludzi innej cywilizacji, innych czasów. I dlatego nie jest łatwo rozumieć Pismo Święte. Ono ma inną formę przekazu. Pismo Święte wyraża się w przypowieściach, w obrazach. No ale to są tylko przypowieści, obrazy. Kandydat na prezydenta się nawet w tym pogubił. Bo ostatnio mówił nam, że Chrystus stał się zwierzęciem. No tak, oto baranek Boży. A to tylko obraz, a nie, że stał się zwierzęciem Chrystus przez solidarność ze zwierzętami. Jeżeli jest powiedziane, że mamy być jak gołębice w Piśmie
Świętym, w Ewangelii jest to słowo, to nie znaczy, że mamy znosić jajka. To obraz tylko. Dlatego rozumienie Pisma Świętego to wielka i trudna sprawa. Rodzaje literackie, rozumienie tego w kontekście innych ksiąg Pisma Świętego, żadnego słowa nie wolno wyrwać z kontekstu, bo to jest święta całość. Rozumieć. Siostra Faustyna daje nam taką radę, żeby się nie martwić, jeżeli jakiegoś słowa w Piśmie Świętym nie rozumiemy. Bo mówi, to jeszcze nie rozumiemy. Może cały Kościół jeszcze nie rozumie pewnych słów, ale przyjdzie czas, kiedy zrozumiemy. Spokojnie. Czytać, pogłębiać swoją wiedzę biblijną i coraz lepiej rozumieć. A najtrudniejsze to żyć tym Słowem Bożym, bo ono nie ma zaspokoić naszej ciekawości, bo ono nie ma być tylko pożywką intelektualną. Ono chce być naszym życiem. Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Tak, to są słowa życia wiecznego. Święty Piotr dobrze to powiedział. Ty masz słowa życia wiecznego, ale to są słowa życia. Teraz mamy tym słowem żyć. I dlatego tak ważne jest rozumienie Pisma Świętego, kontakt z Nim, modlenie się Pismem Świętym, żeby to przenikało we wszystkie dziedziny naszego życia. Żeby tam Bóg był obecny przez swoje Słowo i wszystko na nowo układał, wszystko na nowo porządkował, stwarzał, wszystko na nowo uświęcał przez swoje Słowo. Nasz Bóg nie jest niemy jak bożki. On mówi na różny sposób. Przez wszechświat, który stworzył, przez ludzkie sumienie, przez różne wydarzenia historii. Trzeba to wszystko umieć czytać, ale zwłaszcza mówi przez księgę, która zawiera Jego słowa. Jest nią Pismo Święte, natchnione przez Boga, choć spisane przez ludzi. Znamy ich imiona. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Paweł, Jakub i inni. Pismo Święte jest księgą ksiąg, Bożą biblioteką, miłosnym listem Boga do człowieka, księgą przymierza. Boję się ludzi, którzy palą i drą ludzkie książki, tym bardziej tych, co świętokradzko podnoszą ręce na Biblię, najświętszą z ksiąg. Jezus mówił, że Słowo Boga jest jak ziarno, z którego wyrasta nowy, dobry plon. Z plew nic nie wyrośnie. Wiele ludzkich słów to plewy, bełkot i głupota. Szkoda je czytać. Chleba z nich nie będzie. Zwróć uwagę w swojej formacji i w pracy nad sobą na Boże Słowa. One mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu. Bo wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Pisze święty Paweł do Tymoteusza, swojego ucznia. Wielka jest moc Słowa Bożego. Na to Słowo wszystko powstało z niebytu. Na to Słowo złe duchy wychodziły z opętanych. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie nasyci? Tylko to Słowo może nasycić najgłębszy głód człowieka. Ale ono nie chce wrócić do Boga bezowocne. Ma przynieść plon. Do tego jednak potrzeba, by gleba naszych serc nie była jałowa i nieuprawiona. Tylko w dobrej ziemi ziarno wyda plony. To na tym słowie mamy uczyć się żyć i kochać. To wieczne słowo będzie kiedyś sądzić nasze czyny. Cała nasza kultura zakorzeniona jest w Biblii. To podstawa wiary i nadziei. Ale współczesny człowiek ma trudność w jej odnalezieniu i w przyjęciu Słowa Bożego, a zwłaszcza w życiu zgodnie z Nim. Często byle czym się karmi. Warto jednak zrobić wysiłek, by usłyszeć naprawdę Boga. On z tej księgi przemawia. Jej słowami prowadzi swój lud. Na koniec świadectwo. Bo świadectwa są ważne.
kiedy miałem 18 lat, za 100 zł, wyproszone od mojej mamy, w kiosku przyparafialnym w Grodzisku Mazowieckim, bo stamtąd pochodzę, kupiłem sobie Nowy Testament. W naszym domu nie było dotąd Pisma Świętego. Pamiętam, z jaką radością niosłem to Pismo Święte, Ewangelię, Dzieje Apostolskie do domu. A moi rodzice, prości ludzie, powiedzieli mi, kupiłeś, no to teraz nam czytaj. I tak się zaczęło. Obcowanie z Pismem Świętym. I mogę powiedzieć, że tu się wszystko zaczęło. Od tych lektur, od tego słowa, które czytałem, wiedząc, czyje to jest słowo. Tu się wszystko zaczęło. Głębsze życie religijne, jakaś lepsza może modlitwa i powołanie. Tu się wszystko zaczęło. I mogę was wszystkich zapewnić, że gdybyście tak właśnie wzięli Pismo Święte do ręki i czytali, i rozważali, i modlili się tym Pismem Świętym i pytali się ciągle, Panie, co chcesz, żebym ja czynił? To wtedy się i wasze życie będzie przemieniać z dnia na dzień i odnajdziecie drogi Boże. I wasze życie będzie coraz bliższe Boga, który przez swoje słowo ciągle na nowo nas wszystkich kształtuje. Biblia, księga, święta księga Boga. Brat Stetter tak pięknie mówi, Biblio, na której uczyłem się czytać, Biblio, na której uczyłem się kochać, Biblio, na której uczyłem się żyć.